Była to pierwsza taka rywalizacja gminna, ale już teraz wiadomo, że istnieje duże prawdopodobieństwo wpisania tenisa ziemnego na stałe w kalendarzu imprez. Motywacją do tego na pewno było liczne grono młodych osób, które zgłosiły się do turnieju. Wpisy zaczęliśmy od godziny 8 i w tej najmłodszej grupie, czyli czerwonej, zgłosiło się 12 osób. Jeżeli któraś dojdzie z osób, to oczywiście dopiszemy, utworzymy grupę. W grupie pomarańczowej jest nieco mniej, ale generalnie jest granica 18 osób. Myślę, że to jest bardzo dobra frekwencja. Tym bardziej, że te dzieciaczki dopiero rozpoczynają i dopiero wchodzą w ten tak zwany tenis, mam nadzieję, że wielki tenis. Także jest to pierwszy tego typu turniej dla dzieci organizowany przez gminę Lubin. Dzieci, które na kortach pojawiły się w asyście rodziców, z wielką radością podchodziły do sportowej zabawy. Również sami dorośli chwalili sobie organizację tenisowego turnieju. No, Kuba dosyć wcześnie zaczął trenować, w wieku 5 lat już zaczął trenować. Ma tam oczywiście swoich rówieśników, z nimi rywalizuje, ale bardzo fajne jest to jakby podejście też trenerskie do tego, ukształtowanie młodego człowieka, który wie, że przychodzi, jest trening, jest odpowiednie ułożenie. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Nie jest to zwykła zabawa, ale też już takie przygotowanie pod profesjonalną grę nawet, może w przyszłości. W rywalizacji brały udział dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 12 lat.